Witam serdecznie z tej strony Iwona Eriksson. W jednym ze wcześniejszych tutoriali pokazywałam Wam otwarte narzucanie oczek. I to otwarte narzucanie oczek możecie zobaczyć tutaj u góry, a także w opisie pod spodem. Tutaj u góry w rogu, jak klikniecie tam, się pokaże link do tego tutorialu. A także pod spodem filmu w części opisowej. Po prostu pod filmem jest zawsze część opisowa. W komputerze widać to lepiej. W telefonie czy na tablecie trzeba tam kliknąć na taką strzałeczkę po prawej stronie pod filmem i wtedy się otworzy, otworzy się ta część opisowa. Także jest link do otwartego narzucania oczek. Judys Magic. Cast on po angielsku to się nazywa, i ja narzucałam te oczka, potem pokazywałam, jak je przerabiać, jak je zacząć je przerabiać, i także mówiłam, do czego można wykorzystać. Ja tutaj wykorzystałam to otwarte narzucanie oczek do tego, żeby zrobić taki podwójny ściągacz. Ja zrobiłam tutaj ten ściągacz, czyli z jednej strony przerabiałam, i potem z drugiej strony, to jest taka sama wysokość, taka, taką samą ilość rzędów, i teraz z tych dwóch warstw będę robić jedną warstwę, dlatego że będę miała podwójny ściągacz, a potem będę czapkę dziergać sobie po prostu bez tego podwójnego ściągacza, tylko będę dziergać pojedynczą warstwę. I teraz, jak robimy taki podwójny ściągacz, to z jednej strony to połączenie wygląda w ten sposób, a z drugiej strony to połączenie wygląda w ten sposób, czyli tutaj jest jakby rząd lewych oczek, ponieważ, jak widzicie, te oczka przy takim podwójnym narzucaniu z dwóch stron. Nie układają się równo, tylko one są jakby przesunięte o pół oczka. Są przesunięte o pół oczka, czyli prawe nie są dokładnie nad prawymi i lewe nie są dokładnie nad lewymi. I z tej jednej strony po prostu to widać. To powoduje, że w tą stronę jest łatwiej nam zgiąć, ściągać. Te lewe oczka są tutaj na prawej stronie, ale wtedy ten kant tych lewych oczek będzie widoczny. Można oczywiście sobie zgiąć w tą stronę odwrotnie, do środka po prostu. Może tutaj będzie łatwiej z tej strony, ale wtedy to nie jest takie oczywiste. Tutaj to zgięcie, po prostu ono się inaczej układa. Same musicie wybrać, którą chcecie stronę mieć na prawą stronie. Czy tą, czy tą, taka żeby była widoczna. Co prawda w tą stronę jest łatwiej zgiąć, ale ja mimo wszystko wybieram sobie ten ładniejszy kant i po prostu wywijam sobie. To jest trochę trudne wywinąć z tymi drutami, ale jakoś trzeba, tak? Przełożymy jeden drut, potem przełożymy drugi drut, proszę bardzo. I mam wywinięte teraz na tą ładną stronę. Powiedzmy, i teraz będziemy przerabiać sobie. Tutaj, druty, bo te jedne druty mam dłuższe, dłuższą żyłkę, a te druty, te drugie druty, to są takie druty czapkowe. I teraz będziemy sobie przerabiać dalej pojedynczo. I ważne jest, bo tutaj mamy dwie nitki: jedną nitkę z tej jednej, o drugą nitkę z tej drugiej części. I ważne, żeby wziąć tą nitkę, którą będziemy przerabiać. Ja tutaj. Mam jedną nitkę pojedynczą, a tutaj mam podwójną nitkę. Tak, żeby po prostu było widać, że to jest różnica. Ja teraz będę sobie przerabiać. Tylko tutaj mamy jeszcze jedno oczko, które jest do początku okrążenia. Przykładam sobie. A tutaj tą drugą warstwę miałam tak przygotowaną. Że to jest po prostu pierwsze oczko, i jak teraz robimy? Po prostu przerabiamy dwa oczka w jedno oczko. I jak mamy lewe oczko, to musimy sobie to lewe oczko przenieść tutaj i przerabiamy sobie lewe oczko. I tutaj. Przerabiamy sobie dalej prawe oczko, potem mamy lewe oczko, więc żeby było nam łatwiej, to przekładamy to lewe oczko na przedni drut. Nitka z przodu oczywiście i przerabiamy razem na lewe oczko, i potem znowu mamy prawe oczko, więc łapiemy tutaj za przednią nitkę z tej pierwszej warstwy i z tej tylnej warstwy i przerabiamy razem na prawo. I po prostu robimy w ten sposób do końca rzędu. I widzicie, tutaj z dwóch warstw, dwóch warstw będziemy mieć jedną warstwę, i dalej po prostu robimy sobie pojedynczo. I tak po prostu dalej sobie robimy prawe. Lewe, prawe, lewe przykładamy na przedni drut, żeby było nam łatwiej. Lewe. I tak dalej do końca okrążenia. Widzimy, że tutaj mamy już jedną warstwę i po prostu jak mamy jedną warstwę, to robimy dalej tak jak Mamy zaplanowane, czy też jaki jest w jakimś ściegu, czy w jakimś opisie. I tak to wygląda. Jeśli chcecie jeszcze wiedzieć, do czego można użyć takiego podwójnego, podwójnego ściągacza, jakby podwójnej warstwy ściągacza, to oczywiście nie musi być ściągacz. To może być na przykład ścieg gładki. To zobaczcie sobie, Właśnie w tym tutorialu ja tam pokazuję, do czego można go używać albo tutaj w rogu, albo poniżej w opisie. A także możecie poczytać o tym na moim blogu Drutoterapia. Tutaj też jest link, albo jest jeden link pod spodem. Zapraszam.